Siema wszystkim. Na wstępie mojej wrzuteczki chciałem zagadnąć i gdzieś tam dopowiedzieć pewną kwestię do jakiegoś tam filmiku, którego wrzucałem. Kiedyś gdzieś zrobiłem jakąś taką wrzutkę parę tygodni temu, tydzień, dwa, nie pamiętam, na temat mojego jakiegoś tam wyjścia na siłownię z dwoma moimi kolegami, z Maniusiem, z Ziemaskiem, pozdrawiam oczywiście. I nie umiem się określić, co to jest za siłownia na tej ulicy Sandomierskiej. Oczywiście siłownia nazywa się X-Ray, bo ktoś mi napisał wiadomość tutaj na moje konto. Także jeżeli chodzi o kwestię, na jakiej siłowni byłem i na której tam, że tak, tak jak wspominałem, zaskoczył mnie młody człowiek, już nie wspomnę swoimi rozmiarami, ale i siłą, którą dysponował. To wszystko się działo na siłowni X-Ray na ulicy Sandomierskiej. Teraz tak, jedyne co bym mógł dodać, bo tego wtedy nie dodałem, to pragnąłbym dodać tylko tyle, że w tym obiekcie jest, nie wiem, czy to jest właściciel, czy osoba, która tam pracuje. Nie mam się do pojęcia, bo ja nie znam tych ludzi. Na pewno osoba, która była za barem. Bardzo miła, sympatyczna, młody chłopak. Także pełen szacun. Uważam, że tak powinna wyglądać obsługa klienta, który przychodzi potrenować. Jeżeli chodzi o rodzaj męski. Super. Kultura na wysokim poziomie, elokwencja, nic dodać, nic ująć. Także jeszcze raz pozdrawiam. Przepraszam, że wtedy nie umiałem powiedzieć, jaka to siłownia. Do takich rzeczy po prostu ja nie mam pamięci. Ci, co mnie znają, no to wiedzą. Po prostu byłem gdzieś i tak to wygląda. Także mam nadzieję, że przeprosiny w kierunku do siłowni X-Ray będą przyjęte przez właściciela i ludzi, którzy gdzieś tam korzystają z tej siłowni, żeby gdzieś tam się nie czuli pokrzywdzeni. Ale odbiegając od tematu i kończąc ten temat, no co u mnie? No już zaczął się październik. Ten czas naprawdę szybko no zapierdziela, tak? Dzisiaj wtorek, wczoraj trenowałem na bodyworkie i patrząc na to, na poprzedni tydzień, bo poprzedni tydzień dla mnie był katastrofą, nie wiem co się stało, mega regres, ale no jest jakieś takie małe światełko w tym długim, ciemnym tunelu dla mnie, który muszę tak czy inaczej pokonać, tak? No wczoraj było nieźle, trenowałem w bodyworkie na Zagórskiej. Wiktora mi pomagał, również pomagał mi Capoeira, także dziękuję chłopakom za pomoc. Nawet jest wrzucony filmik z jakiegoś tam mojego wyczynu. Oczywiście nie było to wyciskanie, tylko jakaś tam symulacja i że tak powiem, w tym podejściu, gdzie tam podchodzę po 260 w ramię, to chodziło o to, żeby poczuł taki duży ciężar nad sobą, bo już taki duży ciężarów dawno nad sobą nie miałem, także no było super, bo to nawet chyba zostało, tak powiedzieć, wyciśnięte, ale mówię, bez sprzętu. Wczoraj sobie gdzieś tam wyciskałem bodajże, no trzy te ostatnie serie, powiedzmy, to 180 na luzie 8 razy, 200 5, śmiało mogłem jeszcze jeden ruch dołożyć i kończyłem 220, dwa powtórzenia też na luzie i myślę, że byłaby nawet szansa podejść pod trzecie podejście, ale nie robiłem tego, bo chcę sobie zostawić rezerwę. Dlaczego chcę sobie zostawić rezerwę? Bo generalnie miałem jechać na wyspy, tam miałem startować i tam generalnie tam miała być tylko kwalifikacja do Mistrzostw Świata, które odbędą się w grudniu, tak? Więc generalnie nie chodziło mi o to, żeby zrobić jakiś mega duży wynik, czy żeby gdzieś tam ciężko podźwigać, bo tam powiedzmy te 220 kg by mi wystarczyło, żeby gdzieś tam zrobić tą kwalifikację i byłoby ok, tak? Ale niestety zawody zostały, że tak powiem, odwołane. Zrobiło się małe zamieszanie, ale gdzieś tam prezes tej federacji otworzył jakąś taką małą furteczkę dla mnie, ze względu nawet i na mojego serdecznego koleżkę,
i współpracownika Pączka, no bo on w tej chwili tam najwięcej startuje, ja bardzo mało w tej federacji startuję, ale ze względu na sympatię pewnie do Pączka i starą znajomość do mojej osoby, w jakiś tam sposób zgodził się, abym wystartował w tym mistrzostwie tak bez kwalifikacji, znając przede wszystkim tak samo chyba też moją osobę i możliwości, tak? Także na grudzień na pewno będzie mocne przygotowanie. I teraz tak, wypadły mi te zawody w Wielkiej Brytanii, ale znowu, co się okazuje, jest Puchar Polski w wyciskaniu klasycznym w Tarnowskich Górach. Czyli wyciskanie klasyczne, jeżeli by ktoś tam nie wiedział, no to jest to wyciskanie bez sprzętu, tak? No i tak sobie właśnie troszeczkę pomyślałem, że może delikatnie bym tak gdzieś sobie teraz troszeczkę przycisnął, bo i tak ja jestem po takim czasie, gdzie nie dźwigałem, dość fajnie zregenerowany i myślę, że dość fajnie tutaj nawet tymi paroma tygodniami, które gdzieś tam mocniej gdzieś tam wzruszę, powinno być nieźle, tak? No, jak wiemy, rekord Polski weteranów należy do mnie, wynosi 230,5 kg, także będę chciał coś tam dołożyć. Myślę, że na dzień dzisiejszy już jestem w stanie technicznie zaliczać między 227,5 a 230. Jak widzicie, ta furteczka, czyli ta różnica między tym niższym wynikiem, który mówiła, wyższym, jest niewielka, no bo takie są moje możliwości, tak? Ja gdzieś tam nie jestem głową w chmurach, raczej wiem, jakie są moje możliwości, raczej jestem to w stanie przewidzieć i teraz tak, jeżeli tylko, bo teraz troszeczkę mnie dopadła grypa, jeżeli tylko w jakiś tam sposób się uda mi uniknąć tej grypy, tak, bo tak delikatnie mnie gdzieś tam bierze, zresztą wczoraj byłem na wlewach, dzisiaj byłem na wlewach, także próbuję się dość szybko jakoś tam wspomóc różnymi środkami, żeby gdzieś tam jednak tą chorobę od siebie odpędzić, tak? Także wracając, gdyby mi się udało i ta grypka by mnie nie złamała, to myślę, że by było całkiem przyzwoicie. Na pewno, jeżeli tylko nie złapę kontuzji, bo jak wiecie, no w moim wieku i przy mojej wadze, no takie kontuzje dość szybko się łapie. No wczoraj zrobiłem klatkę, tak jak powiedziałem, na jakichś ciężarach, a dzisiaj już u Sylwusia były wlewy, żeby dał mi jakiś tam sulkoseryl w jakiś tam sposób, żeby mi gdzieś tam te przyczepy i ścięgna gdzieś tam delikatnie podleczyć. Ja tu nie ukrywam żadnej rzeczy. Było wbite 3 ampułeczki, także to jest ni mało, ni dużo. Wydaje mi się, że to jest taka dawka wystarczająca póki co dla mnie, bo ja nigdy nie preferowałem takiego sposobu, w jakiś tam sposób doładowywania się, wzmacniania, jakby nie było naturalnymi środkami, tak? I dozwolonymi. Zawsze gdzieś tam, nie wiem, ja preferowałem Voltaren, maści, tabletki i tak dalej, nawet jakąś tam delikatna akupunktura. No w tej chwili w jakiś tam sposób przekonałem się do tych wlewów. Jest okej. I mam nadzieję, że wszystko to fajnie zaskoczy i 20 października w Tarnowskich Górach na Pucharze Polski pokaże się z dobrej strony i mam nadzieję, że to będzie kolejny kroczek w mojej drodze do rekordu Polski seniorów. Przypomnę tylko, rekord Polski seniorów wynosi na dzień dzisiejszy 250 kg. Wcale nie jest powiedziane, że niedługo nie będzie zmieniony, bo Łaskawski jest naprawdę w mega gazie, także na dzień dzisiejszy to jest jedna osoba, którą w tej federacji akurat no muszę gonić. Jest to młody, silny chłopak, głodny dźwigania. Jeszcze go nie gdzieś tam nie podpadały jakieś tam poważne kontuzje, poważne rzeczy, więc jemu jest no troszkę łatwiej. No. Ja już ten wiek, jaki mam, taki mam. Oprócz tego jakieś tam obowiązki, wiadomo, dziecko to tamto, no nie ma się co tłumaczyć, tak po prostu trzeba przychodzić tak dzisiaj i zapierdzielać, tak. Ale mówię, no jedynym moim jakimś tam w tej chwili chyba takim mocnym przeciwnikiem jest Łaskawski. Też go pozdrawiam. Super dźwigaj, no ty jesteś dla mnie w tej chwili tym wykładnikiem, ciebie gonię i znając mój upór i zawziętość, mam nadzieję, że w niedługim czasie gdzieś tam się w końcu zderzymy na takim poziomie dźwigania, żeby będę mógł już ci, że tak powiem, dorównać, tak? No bo nie ma co ukrywać, jesteś lepszy. Ja nigdy nie podważałem twojej klasy zawodnika, ani tego, że
jestem słabszy od ciebie, tak? Na razie jestem słabszy. Co nie zmienia faktu, że dążę do tego, żeby być mocniejszym i w końcu gdzieś tam z tobą wygrać, tak? No i tyle to było. No dzisiaj jest wtorek. Jestem, tak jak powiedziałem wcześniej, na po ciężkim treningu klatki piersiowej. Już żeśmy się doładowałem, tak wspomniałem wcześniej. No i co, dzisiaj robimy delikatnie plecy, bo wcale nie muszę robić tych pleców mega mocno, bo nie będę startował ani w ciągach na razie, ani w przysiadach. Ale mówię, samo zachowawczo muszę zrobić. Trening dzisiaj prawdopodobnie będzie trwał jakieś takie 40-50 minut. Oczywiście dzisiaj dzień jak dzień. Mam troszeczkę też no, roboty, którą jeszcze muszę zrobić po siłowni. Także pewnie bardzo późno się położę spać albo w ogóle. No i tyle u mnie. No co. Mam nadzieję, że w czwartek tricepsy, jak będę robił, jeszcze nie wiem gdzie, mam nadzieję, że u siebie, bo u mnie jednak jest, jeżeli chodzi o moją osobę, najlepszy sprzęt, także jeżeli kogoś złapę tutaj do pomocy, może wrzucimy tricepsy i to już nie będzie jedno powtórzenie z pomocą, wezmę drugie, tylko już tutaj mam nadzieję robić u siebie na twardej sztandze, tak? No chociaż te 3-4 powtórzenia, kto wie, może rzucę się na troszeczkę wyżej, zobaczymy jak się będę czuł i przede wszystkim jak ta klatka będzie zregenerowana i wypoczęta, bo jeżeli byłoby fajnie, no to na pewno się rzucę na jakieś tam 205 czy 210 kg, będę chciał zrobić 2-3 powtórzenia. Także tyle, pozdrawiam Was wszystkich, przekazuję oczywiście jak zawsze swoją pozytywną energię dla Was do trenowania na siłowni, lepiej trenować niż nie trenować, to taka moja dewiza, ale oczywiście sport to nie do końca jest, nie pokrywać to z powiedzeniem sport to zdrowie, ale mówię, gdyby każdy będzie na siebie uważał, zabezpieczał pewne rzeczy, pilnował pewnych rzeczy, nie powinno się wiele stać. I jedyne co chcę dodać na sam koniec, pamiętajcie, technika ważniejsza niż dźwigane ciężary. Nauczcie się techniki, a później dźwigane ciężary same do Was przyjdą. Pozdrawiam jeszcze raz. A zobaczymy, może gdzieś jak będzie troszeczkę coś fajnego będę dzisiaj robił na ten, to może jeszcze jakiś tam filmik delikatny nagram, wrzuteczkę i wrzucę. No. Jak widzicie już delikatnie się troszeczkę masuję, bo troszeczkę więcej węgli weszło. Wagę już chyba zamknąłem 1,4, także z tego mojego odchudzania pozostaje wspomnienie, ale bardzo na webzunku się nie zatłuszczam. Także na pewno przed zawodami zobaczycie jak wyglądam. Myślę, że będzie nieźle i niezłe ciężary też sobie zaproponuję na zawodach, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. A zawsze jestem taki nadziei, będzie dobry wynik i prawdopodobnie będziemy bić rekord polskich weteranów, który tak należy do mnie. Pozdrawiam, siła i honor. Larry z Rzeźni od siebie.